Czyli muszą jakby odnaleźć Kane'a i go uratować. Co to jest? W dzisiejszym fascynującym odcinku dowiemy się, czym jest The Amazing Digital Circus, czyli nowa animacja, która podbija internet. Podobno jest lekko niepokojąca, a na ten moment zgromadziła już ponad 38 milionów wyświetleń. Nie to co moje ostatnie filmy na kanale. Dlatego zostawcie pod tym odcinkiem 100 tysięcy łapek w górę, aby YouTube oddał nam zasięgi. Natomiast w komentarzu napiszcie hashtag cyrk i obiecuję, że każdemu, kto to napisze, przypnę serduszko. A jeżeli jesteś nowy, to nie czekaj, w tym momencie kliknij czerwony przycisk subskrybuj i zostań z nami na dłużej. Niesamowity cyfrowy cyrk, odcinek pilotażowy, gra elegancka, muzyka, czyli już mamy piękny wstępniak i to będzie bodajże jakaś gra? A, że po prostu cyfrowe, takie przejście, okej, czyli od gry do animacji. Niesamowity cyrk. Okej. To co należy zwrócić uwagę na samym początku, to to, że chłop jest dosłownie szczęką. On jest dosłownie szczęką i napisy nie są wygenerowane, one są oficjalne, więc jakby tutaj nie będzie żadnych błędów, więc każdy na pewno zrozumie jakby tłumaczenie. Okej, oglądamy dalej. Piękny cyrk. Coś czuję, że tu będzie się jakieś dziwne rzeczy działy. Aha. Czas na przedstawienie. Zui Kinger. Dobra, to są, aha, to są nazwy postaci. Disclaimer: Kaufmo the Clown did not show up today. Okej, czyli dzisiaj się nie pojawi. Dziwne, czyli mam jakieś te easter eggi ukryte. Dobrze, że w ostatniej chwili spauzowałem, ale też jakby cały czas trzymam tutaj spację pod ręką, bo w momencie, kiedy będę chciał coś skomentować, będę po prostu pauzował ten filmik. Oglądamy dalej. Dzień po dniu, pięknie, wesoła atmosfera. Okej? Gdzie jestem? Czyli to jest prawdopodobnie główna postać, która trafiła do tego świata i nie ma pojęcia, dlaczego się tutaj znalazła. Mhm. Płaczę. Exit. Aha. Czemu ta doniczka gliczuje się w podłodze? Dziwne, ale coś czuję, że na początku będzie taka sielankowa atmosfera, wiecie, wesoła zabawa, a później będą zaczną się dziać jakieś takie dziwne, creepy rzeczy. O! O, nowa postać, już przedstawienie zepsute. Wszyscy wkurzeni? Nowy NPC. Czyli dobrze, czyli prawdopodobnie te wszystkie postacie, tak przynajmniej ja tutaj teoretyzuję, że trafiły do jakiegoś wirtualnego, cyfrowego świata, czyli prawdopodobnie założyli jakieś nowoczesne okulary VR i nie mogą się teraz stąd wydostać. Mhm. Dlatego nazwali ją NPC. Aha. It appears a new human has entered this realm. Nowy człowiek. Jak zdjąć ten zestaw słuchawkowy? Oh. Co jest grane? Dziwne. Co się dzieje? A, czyli patrzcie, tutaj nie jednak VR, tylko jakiś dziwny zestaw słuchawkowy. Może to był jakiś nowoczesny VR, gdzie wystarczyło założyć słuchawki i poprzez dźwięk przenosimy się do dziwnego, wirtualnego świata. Mhm. Teraz jestem tutaj. Ale przerażenie. Spróbujmy się uspokoić. Wszyscy przez to przechodziliśmy. Co jest grane? Aha. O, nie można używać wulgarnego języka. Co tu się dzieje? Ja nie mogę się napatrzeć na tego gościa, który jest totalnie, dosłownie, on jest szczęką. Mhm. Nie można przeklinać. Ale to jest dziwne. Aha. Jak zazwyczaj jest, że... No właśnie, oh my god. Zazwyczaj jest tak, że takie właśnie kreskówki zaczynają się bardzo spokojnie, kolorowo, a później dzieją się dziwne rzeczy, więc oglądamy dalej. Wyjść? Nie da się stąd wyjść. Nie możesz, po prostu. Ma rację. Witaj w nowym domu. Czy oni wszyscy tu utknęli? Najdłużej. Jezu, czyli on tu musi być.
Aha, szkoda, że nie ma tutaj podpisów, jaka postać mówi, żeby było łatwiej zapamiętać ich wszystkich imiona. Co prawda były przedstawione postacie, ale ja zapamiętałem tylko szczękę Kane'a. Niemniej jednak główna postać jest bardzo przerażona tym, co się tutaj dzieje. Aha. To sen. Powinienem, czyli jest płci męskiej. Okej, czyli to jest gość. O nie. Maska komediowa zepsuta. Jeszcze rozdeptał ją. O! Czyli będziemy oprowadzeni po cyrku. Namiot. Mieszkania. Co się dzieje? O tym wam właśnie mówiłem, że będą działy się tutaj dziwne rzeczy i chłop się zgliczował, jakiś blue screen mu wyskoczył na oczach. Lekko niepokojące. A to dopiero sam początek, więc wiecie. Minigolf! O, uwielbiam minigolfa. Okej, grounds. Czyli cała mapa jakby. Okej. Buffet. The Void. Czyli pustka, do której nie wolno się zapuszczać. No, czyli jakieś takie złe miejsce. Co jest? Pani Księżyc chyba jest w nim zakochana. Co to jest? Tam było wyjście. What the hell? Clean up on aisle U. I'm on it, boss. Co się tutaj dzieje? Czemu ta kulka zlizuje jakieś wirtualne żygi z podłogi głównej postaci? Wyjście. Nie ma żadnego wyjścia. Co jest grane? I assure you, there is no magical exit. You're probably just experiencing digital hallucinations. O, wirtualne halucynacje. I swear I saw digital hallucinations. On coś ukrywa. Mam takie dziwne przeczucie, że właśnie Kane, czyli ta główna postać, czyli jakby ten właściciel cyrku, to on będzie jakby tym złym, tą złą postacią, która udaje tylko taką trochę dobrą, zabawną, ale jednak coś mrocznego ukrywa. Dokładnie tak, porozmawiajmy o czymś innym. O czymś innym chcemy rozmawiać. Nie będzie pamiętał. Nikt nie pamięta. Aha. Czyli już wiemy, że on jakby kontroluje tutaj wszystko oprócz umysłów tych postaci, czyli one będą jakby mogły same za siebie podejmować decyzje. Ciekawe. Nowe imię. Ciekawe, jakie imię dostanie. Dowolne. Aha. Aha, kontrowersyjne treści. Ciekawe, jakie sobie wybierze. Cokolwiek. Aha. XDDCC. Piękne imię. Jeszcze raz. Dobra, może jakieś lepsze wybierze. Pomni! Pomni! Czyli nowa przygoda? Cierpienie o! What the hell? Jakby... Spauzowałem w ciekawym momencie, jakby niby jest wszystko kolorowo, ale dzieją się tutaj coraz dziwniejsze rzeczy, a to jest dopiero 6 minuta, a jeszcze przed nami nawet nie jesteśmy w połowie, więc nie mam pojęcia, co się wydarzy na końcu, jakby jestem po prostu ciekaw. O nie. Dzisiejsza przygoda. Gather the gloinks? Zbierz gloinksy? Czyli monety? Jakieś takie? A, to są gloinksy, czyli te stworki. Chyba. Co robią?
Boinks are small, mischievous critters that steal anything and everything they run into. Czyli gwiazdki. Why do these humanoid hash browns do this? How do you stop them? Jak je powstrzymać? Widziałem, że niekiedy wpadają rzeczy w tekstury. To jest naprawdę jakiś wirtualny świat. I zniknął. Po mnie jest totalne przerażenie. Zapobieganie szaleństwu, no tak, bo należy wziąć pod uwagę, że oni utknęli w tym świecie i nie mogą z tym nic zrobić, więc jakby potrzebują jakiejś aktywności, żeby po prostu nie zwariować. Śmiesznie, śmiesznie. Aha, rozłożyły go. Gloinksy. Oh no, they killed Zubal. Zabili, co jest? Chcecie coś zjeść? We should go check on Kofmo. I'm pretty sure he'd like to meet Pony. Aha. My impenetrable fortress! You wanna come with us to check on Kofmo? Czyli to jest postać, która była jest tutaj najdłużej. Może ona będzie coś wiedziała, ta postać, w sensie jakby... Oh, wyjście. Szaleństwo. No tak, oczywiście, jakby główna postać po prostu tutaj trafiła i pierwsze co chcę zrobić, to się stąd wydostać. I w sumie nie dziwię się, bo gdybym ja tu trafił, też chciałbym się od razu wydostać. 100% pewności. Zubul, nie ma już Zubul. Gdyby to było prawdziwe. To sen. Ona, czyli to jest jednak żeńska wersja. Okej, czyli tłumaczenie nie... Czyli tłumaczenie do końca nie jest dobrze zrobione. Czyli to jest jednak żeńska wersja. Okej, dobra, dobra. Okej, pomni, to jest kobieta. Musimy to sobie uświadomić. You, me, and Pomni will go check on Kofmo. Kofmo. Leaves Crybaby and Hoo-ha together to go handle the Zubal situation. Zubal situation. Dobra, czyli muszą zebrać Zuble. Together is a good idea. Of course I do. They're the two most mentally stable and capable characters to be paired. O nie, oni nie powinni być razem w parze. Okej, czyli ten królik jakby jest taką postacią z charyzmą, coś na tej zasadzie. Maska komediowa się zepsuła. Gangle, you startled me. So, this is where we all live. Okej, czyli tutaj mieszkają. Sleep at night. Even though we don't really need to sleep, it's sometimes nice to kind of take a break from everything and have a bit of routine, you know? Czyli oni nie muszą spać tutaj w ogóle w tym świecie. Ciekawe. You already got one. Jest i pokój. I still don't understand about the adventures. Tych przygód. Why not try to find a way to leave? No, też się z tym zgadzam. Też bym chciał stąd uciec. When we first arrive, but after a while you start to realize that nie możesz odejść. Oj. And eventually you get to asking what the point of anything is and you completely lose sight of who you are and why you're even alive and when you reach your breaking point something really terrible can happen. Aha, zaczęła oszalała trochę. Wcale nie. To wcale nie jest tak, że oszalałaś i próbujesz ukryć jakiś kolejny jakby dziwny sekret ukrywany w twojej głowie. Niemniej jednak jestem ciekaw, co się kryje w tym pokoju z klaunem, bo ten klaun nie pojawił się na przedstawieniu, więc coś mogło się z nim wydarzyć złego. Ojej, to tylko sen. A pomni totalnie odpłynęła. What are we doing? We're getting one of our friends. Aha. Dziwne, że ten klaun się nie pojawił, czyli coś musiało się wydarzyć. Huh. Maybe he's not in his room? Aha. I hope he's all right. Don't worry, dollface. I've got a key to his room. Skąd ma? Wait, why? Skąd on ma klucz? You shouldn't have keys to anyone's room. Nah. I've got keys everywhere, and you've all been fine. Aha. I may have left something in your room today, so let me know if you find it. You're not afraid of stand-up feeds, are you? Stonogi? Ale troll z niego, co jest? It could be a completely unrelated question. You'll never know until it's too late. Co jest? Exit, exit! What the hell? I've been looking for this. Co on się zamienił? I'm gonna head out. See ya. Oh! Kofmo's been obstructed. Okay. What is that?
Co to jest? Punkt krytyczny. Gdy zaczniesz myśleć o wyjściu zbyt mocno, to dostaniesz jakiejś dziwnej psychozy i zamienisz się w to coś takie zgliczowane. Czyli jest szansa, żeby go naprawić. Czyli muszą jakby odnaleźć Kane'a i go uratować. Co to jest? Ale glitch. Papa! Aha. O-o. To nie wygląda zbyt dobrze. O Jezu, wszyscy się gliczują teraz. No nie, jeszcze uciekła. Oj. Wielka ucieczka. Pięknie. Udało się? Chyba tak. Udało się. Chyba czas wrócić po przyjaciółkę. Dokładnie tak. Zuble. A teraz mam jakby uspokojenie atmosfery, że wszystko jest jednak w porządku, wszystko jest git. Jednak mi się wydaje, że nic nie jest git w tym świecie. Oh. No tak, bo wy musicie znaleźć Zuble. To jest wasza misja na dzisiaj. A ten co? A, bo ten też ucieka. Okej, okay, dobra. We found the Zubel hole. Oh, czy one wychodzą z dziury? How is Kofmo doing? I hope he's not still mad at me for his jokes. Oh, he's doing great. Ja, radzi sobie super. Na pewno, bardzo super. Świetnie sobie radzi. Kofmo warczy. Co? Czemu on ich wrzucił? Ten królik jest... A, i też wskoczył, dobra. Okej, w sumie... To całkiem logiczne, żeby uciec przed Kaufmo. Jej! Wielka zjeżdżalnia, pięknie. No oczywiście, to jakby Strike będzie. Czemu to złamał? Czy to są te... Zuble? W sensie jakby... Stąd się one biorą? Czyli gniazdo. No właśnie, co wspomni i co z jej przyjaciółką? Ragatą. Ojej. Nie wygląda to zbyt dobrze. No. Oj. It's okay. What you need to do right now is find Kane. Znaleźć Kane'a. Fix me up and take care of Kofmo. Tylko gdzie jest Kane? Bo nagle zniknął po prostu. But where can I find him? Nie wiem. Jakby mieszkają tutaj nie wiadomo... Słucham drogą ta pauza. Mieszkają tutaj nie wiadomo jak długo, a nie potrafią znaleźć Kane'a, czyli jakby właściciela tego cyrku. Niemniej jednak po mnie dostała misję, więc musi ją wykonać. No rozejrzyj się i zawołaj go, powinien się pojawić. Zostań tutaj. Aha. Okropny dzień, no. No nie był to najlepszy dzień, na pewno. Nie martw się tym. Tak jest, musimy przyprowadzić Kane'a. Jestem ciekawa, jaka będzie jego reakcja. Nie ma go, po prostu zniknął. Czyli teraz pomni może się rozejrzeć po tym całym miejscu i być może znaleźć exit. Wyjście. Aha. Co jest grane? To było lekko dziwne. To też. Te dorsy się przypominają.
Tłuczenie szkła. Kane? O nie! Kaufmo. No i znowu gonitwa, oczywiście. A tymczasem w podziemiach. Gloinkoinijskiej masy? A, czy to jest królowa gloinków? You know, you could have asked for my consent before forcing me to see something so completely and utterly disgusting. Czy oni będą z nią walczyć? Piękny głos ma, piękny. Myself, I would like to kindly ask if... Oh, look, there's Zubel. Hi, Zubel. Help me, you idiots! Co jest grane? Zubel, now I don't want to help you. O, czyli oni muszą dalej uratować swojego przyjaciela, który został rozłożony. Yes! No. Mam cię. Nie, chłop stracił ręce. O nie! Nic im nie będzie? O-o. Jednak chyba będzie, bo coś się zaczęło gliczować. A tymczasem Pomni musi uciekać przed Kaufmo. Klasyczna ucieczka przed typu jakby Hagiwagim albo jakimś innym banbanem. O, zamyślona muzyka. Czyli tak wyglądam. Ucieczka. Złota beczka. O, to będzie to świetnie. Małpeczki odstraszą. Aha, sprytne. Bardzo sprytne. I po małpeczce. Swoją drogą mam teraz taką ciekawą rozkminę, że na podstawie tej animacji mogłaby powstać całkiem dobra maskot horror gierka. Jestem ciekaw, czy twórcy tej animacji coś takiego może już kombinują. Więc jeżeli macie jakiekolwiek informacje, czy powstaje być może gra na temat tej animacji, dajcie znać koniecznie w komentarzu. Bo szczerze mówiąc, to byłoby naprawdę ciekawe zobaczyć grę jakby w takim stylu graficznym jak ta animacja. Gdzie jest Kane? Exit! Wyjście! Wow! Zrób to. Zrób to po mnie. Wyjdź stąd. To było zbyt proste. Niesamowita muzyka. Nie, to nie będzie wyjście. Nie. Nie ma szans. Kolejny exit, czyli biuro, w której ona jakby założyła ten zestaw słuchawkowy i w którym zginęła. W sensie jakby przeniosła się. Ale tak czy inaczej to... To po prostu nieskończony świat. Oh. Zestaw kolorowych postaci. Jestem błyskotką. Czyli gloinks to są po prostu błyskotki. Okej. Bóg będzie błyszczał. I'm not here for the adventure or anything. I'm just here to hide from the... Ukryć się przed... Właśnie, przed nim. Oh, thank God you're okay. You didn't experience a game show in there, did you? Co? Nie jesteś... Nie, on nie jest okej. Okay. Nie jest okej. Okay. What are you talking about? Ona nie jest okej. Okay. Ale walka. Szturchni, wyskakuje. Wow. It's just Kaufmo. Don't worry about it. Nie martw się o to. Kaufmo abstract? Nah, he's fine. Aha. Right, how are we gonna get out of here? Guys, czas na ucieczkę. O, ruchome schody. Ladies first. Proszę, weźcie lewą stronę, błagam. Okej, okay, prawa strona jest jakby trochę zgliczowana, bo te schody jakby przemieszczają się wolniej. Pomni's not even here? Wasn't this whole thing for her? Be quiet. Aha. The escalator. Jak w ogóle oni wolno na tych schodach jechali? Nie pomni, nie uciekniesz stąd. Daj sobie spokój. Chyba że? Nie ma szans. To są po prostu fejkowe drzwi, przez które nie ma wyjścia. Z tego świata nie da się wyjść. Ale szaleństwo.
Mam tylko nadzieję, że twórcy naprawdę zrobią kilka animacji, dobrych animacji i będzie zakończenie, bo jeżeli to się będzie ciągnęło w nieskończoność jak Garten of Banban, to ja I'm out, widzowie. A tymczasem po mnie ucieka. Ucieka i nie ma wyjścia. Exit. To jest jakby nowa wersja Dorsów. Exit po prostu. Find the exit. O! Czy to będzie jej biurko? Tak, to jest jej biurko i zestaw słuchawkowy, czyli wiemy już, że to... Załóż go. Nie. Ona zaraz oszaleje tutaj, coś tak czuje. I to ona się zamieni w to coś zgliczowane, takie wielkie. Skrzypienie desek. Oj, exit się oddala. I? Void! Tego miejsca mieli unikać. Więc tutaj może się coś złego wydarzyć. Coś bardzo złego, albo może po prostu będzie tutaj wyjście. Miejmy taką nadzieję. Niemniej jednak bardzo ładne miejsce i bardzo jasne, aż mnie... O. Mamy Kane'a i manekiny. Bubble. You always know how to make me. Czyli oni sobie jedzą po prostu, piją sobie kawkę. Yes, alert on my Wacky Watch at this hour? Wacky Watch, co to jest? Void alert. No. Someone's venturing out into the void. They'll get totally spoiled. Zepsują się. A, czyli Void zamienia je w to coś zgliczowane? Albo i nie? There you go. Aha. Now what the heck happened around here? Wszystko się zgliczowało. Kane! Kafa went through a sort of kafmosis and abstracted! Wyabstrahował. Nikt ci nie powiedział, bo ciebie nie było tutaj. And into the cellar you go. Do piwnicy! O. Oh. Man, I can't believe Kafmo just gave up like that. I mean, no offense. Poddał się, zwariował. Thank you. Guess it just goes to show you can't rely on Kinger for anything. Aha. I am in so much pain. O Jezu, nie! O! Naprawił ją. Ale wciąż mam wrażenie, że Kane to nie jest dobra postać. Coś tu się ukrywa. I do have to apologize for lying about the exit. I knew how much all of you have been wanting there to be one, but you know, jedna wiecie, aha. I was having so much trouble figuring out what to put on the other side and ended up never quite finishing it. And czyli jakby on robił wyjście? Nie rozumiem. A, niedokończonej pracy. Czyli pustka to jest jakby niedokończona praca, rozumiem jego. Okej. Your reward is a delicious digital feast cooked by cyfrowa uczta. Made with all the love I'm legally allowed to give. Yeah, yeah. Pretty hungry. You didn't even do anything. So what? I can still be hungry. Oh. Not really, because we don't need to eat, drink or sleep in this digital world. A po mnie dostaje traumy, że nie musi jeść, spać, nie musi nic tutaj robić. I może żyć tutaj w nieskończoność. Ma tego dość, już to widzę. Ekspert od czego? Jakie tekstury, co jest? Majestatyczna muzyka. Ale trauma. Musi pozostać w tym świecie na zawsze. Chyba, że uda znaleźć jej się wyjście. Ale pewnie tego dowiemy się w kolejnych odcinkach, tak obstawiam. Oho. Chyba, że zwariowała już doszczętnie. Albo zacznie się głupio uśmiechać. Naprawdę, ta animacja zasługuje na zrobienie jakiejś gry na ten temat. Uważam, że gra o Digital Circus byłaby naprawdę kozacka. Jak na pierwszy odcinek, powiem wam szczerze, że naprawdę było całkiem spoko. Jestem ciekaw, jak będzie to wyglądało w kolejnych odcinkach, a teraz mamy po prostu napisy końcowe.